Witam Was serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj przyszedłem do lasu z drzewem, a ogólnie z drzewem, z drewnem przerobionym, czyli z książką. Wyszła nowość w sklepie Kolby. Dlaczego o niej mówię? Bo to książka idealna dla mnie. Dla niektórych z Was też. Ci, co uwielbiają tworzyć, budować, czy to schronienia i szałasy, na jeden dzień, na jedną noc, czy to stałe obozy, polecam serdecznie taką książkę. Gdy tylko wyszła, od razu ją zamówiłem, od razu kupiłem. Jest to książka Schronienia, szałasy i chaty. Krótko o tej książce, bo nie chcę rozwijać tematu książki. W dzisiejszym odcinku chcę przejść do czynności. Krótko o książce, to jest tak, że jakiś ponad 100 lat temu pewien traper w Stanach Zjednoczonych przecierał szlaki leśne, górzyste i tam i skaliste i jakieś tam jeszcze. I napisał właśnie tą książkę, gdzie budował różnymi metodami swoje schronienia, a także są tutaj przykłady od podstaw, od najprostszej konstrukcji szałasu do najbardziej skomplikowanej poprzez jakieś domki na drzewie, poprzez ziemianki, aż do chaty z bali pełnometrażowego mieszkania. Wszystko szczegółowo opisane, zailustrowane, jak wykonywać, jak robić. Polecam tą książkę. I jest, zaczyna się ona od najprostszych rzeczy, także i ja od nich będę się uczył, bo jak dobrze wiecie, bardzo często robię coś nie tak, ponieważ brak mi doświadczenia i wiedzy takiej właśnie teoretycznej. Dlatego kupiłem tą książkę. Chcę się z niej nauczyć. W każdym odcinku, za każdym razem, gdy będę w lesie, budować coś innego, budować coś nowego, coraz trudniejszego i coraz lepszego. Także zaczynamy od podstaw. Ja się będę uczył, a przy okazji mogę Wam pokazać, jak to wygląda. Chętni, którzy chcieliby taką wiedzę oswoić, będą mogli uczyć się razem ze mną. Także mam nadzieję, że Wam się to spodoba, że te odcinki będą fajne. A pierwszą rzeczą, która jest w książce, jest to posłanie. I byłem naprawdę zaskoczony, bo mówię, no kurde, jak posłanie? Najpierw chyba jakiś szałas. Jednak jaki szałas, jaki typ szałasu byśmy nie zrobili, jakiegokolwiek schronienia, posłanie będzie praktycznie takie samo. I jest tutaj fajnie pokazane i fajnie opisane, jak takie posłanie zrobić. Jeżeli jest to epizodem pierwszym, jest posłanie, to od posłania zaczniemy i zaraz przystąpimy do niego. Jednak dopiero gdy dotarła ta książka do mnie i zacząłem czytać ją, dopiero zauważyłem, że faktycznie ten traper wykonywał to wszystko ponad 100 lat temu, w 1906 roku. I taką miałem zagwozdkę. Mówię, to jakieś przedpotopowe techniki. Jednak zrozumiałem, że to tylko sam plus. Plusem jest tego oczywiście prostota. No bo powiedzmy sobie szczerze, dzisiejszy traper, jakiś survivalowiec, bushcraftowiec, budując, pisząc taką książkę i budując jakieś te, to będzie używał pił, wkrętarek, gwoździ, paneli słonecznych, w szałasie będzie telewizor, kuchenka, piec, tapczan piętrowy albo z baldachimem lub jeszcze wiele, wiele różnych rzeczy, które może tak naprawdę nie są nam do niczego potrzebne. Dlatego książka będzie fajna, a poza tym nie będzie wymagało to żadnych jakichś skomplikowanych urządzeń, narzędzi do stworzenia tego wszystkiego. Dlatego prostota, jeszcze raz prostota, a wykonanie ekstra. Przejrzałem trochę książkę po ilustracjach, przeczytałem 4 epizody. Jestem pod wrażeniem. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Także przystępujemy do pierwszej pracy, a więc idziemy brać się za posłanie. I choć autor książki proponuje do posłania, aby wykorzystać najlepiej jodłę, powiedzmy sobie szczerze, u mnie w lesie znaleźć jodłę to tak jakby spotkać bushcraftowca bez noża. Rzadko i raczej nieprawdopodobne do spotkania.
tak samo równie dobrze możemy wykorzystać świerk, jak i sosnę. I choć w Stanach Zjednoczonych w większości lasów, terenów leśnych wycinka drzew, rozpalanie ognia czy polowanie na zwierzęta jest w pełni legalne, oczywiście z umiarem, jednak autor naciska na to, aby korzystać tylko i wyłącznie z powalonych drzew, z złamanych lub już wcześniej ściętych, aby nie ścinać świeżych drzew po to, aby pozyskać materiał. Długość naszych gałęzi, jak przewidział pisarz, podróżnik, powinna mieć 18 cali. Przyjmijmy, że cal to 25 mm razy 18, jakieś pół metra. I powiedzmy, że półmetrowe gałęzie musimy jednakowej długości takich nazbierać i naskładować. Pół metra, powiedzmy, przyjmijmy, że to jest tyle. Możemy zmierzyć to na długość naszej siekierki. Akurat moja ma pół metra. Czy piły, która po rozłożeniu też ma pół metra. Ale możemy przyjąć na oko. Nie każdy nosi miarki ze sobą albo jakieś rzeczy półmetrowe. Więc przyjmijmy, że to jest taka odległość. Więc takie gałęzie musimy nazbierać. Pamiętajmy o tym, że im więcej nazbieramy tych gałęzi, tym wygodniejsze będziemy mieli legowisko i wygodniej nam się będzie leżeć lub spać. Jest to mozolna praca, jest to dużo ułamywania tych gałązek, jednak opłaca się cierpliwość i wytrwałość, tym bardziej, że drzewo nie chce oddać swoich gałęzi. Czasem gałąź nie chce dać się złamać, a wręcz przeciwnie, potrafi odbić i uderzyć nas w twarz, więc samoobrona nawet już martwego drzewa jest nadal aktywna. Gdy już mamy wystarczająco zebraną ilość igliwa, gałęzi do naszego legowiska, teraz przydałoby się dostarczyć to do miejsca naszego noclegu, czyli do szałasu, jakiegoś obozu lub po prostu wybrać wybrane miejsce, w którym będziemy chcieli leżeć, siedzieć i odpoczywać. Są dwie metody. Pierwsza metoda jest to oczywiście sznurek, linka, który składamy na pół. I na tej oto lince składamy nasze gałęzie. Linkę przeplatujemy przez oczko i zaciskamy. Jednak dobra, a co w sytuacji, gdy nie mamy linki ze sobą? Przydałaby się mniej więcej zdrowa gałąź, nie za sucha, z jednym rozwidleniem na końcu, z której zrobimy nosidło do naszej gałęzi. Znalazłem taką gałąź, jest ona trochę sucha, bardziej następnym razem skłoniłbym się ku temu, aby ona była bardziej zdrowa, jednak taki patyk rozwidlony, taka gałąź jest odpowiednia, ponieważ na naszą gałąź będziemy zawieszać nasze gałązki na przemian, raz z jednej, raz z drugiej strony.
Gdy mamy tak ułożone gałęzie, możemy jak włóczyki swój tobołek zarzucić to na ramię i zanieść w nasze wybrane miejsce. I uznajmy, że to jest nasze miejsce. Gałęzi mam odpowiednią ilość, aby może nie zrobić sobie posłania do spania, jednak do posiedzenia, ale w taki sam sposób, po prostu większą ilością i dłuższe, będę robił posłanie w szałasie, w obozie lub gdziekolwiek indziej. Nasze gałęzie musimy układać zawsze wierzchołkiem tam, gdzie będziemy mieli głowę. I układamy je wzdłuż siebie. I zakładając jedno na drugie, tak jak dachówki na dachu, aby dolna, górna część zachodziła na dolną część naszej gałęzi, zakrywając te twarde, ułamane gałęzie miękkim igliwem. W tak super miękkim i wygodnym miejscu można sobie usiąść i odpocząć. Jednak proponowałbym, aby nasze gałęzie na koniec przykryć jakimś kocem, folią ratunkową lub plandeką, albo i tarpem. Bo gałęzie świerku, sosny po prostu wydzielają z siebie substancje lepiste, żywicę tak zwaną, która będzie się lepić do nas, a poza tym raczej nieodwracalnie zabrudzi naszą odzież. Także nasze posłanie warto jest czymś nakryć, a po skończonej pracy warto jest umyć ręce. Jednak ciężko jest zmyć z dłoni żywicę, ale na to też jest sposób. Nasze dłonie wystarczy nasmarować tłuszczem, olejem, smalcem, czymś tłustym, a później zmyć po prostu to wodą. Woda z wodą z mydłem lub z płynem. Woda będzie usuwać tłuszcz razem z żywicą, ponieważ sama woda, nawet z mydłem, nie do końca usuwa żywicę ze skóry. Jednak po nasmarowaniu tłuszczem zejdzie ona razem z... tłuszcz zejdzie razem z żywicą. A więc już wiemy, jak wykonać miękkie posłanie, które przyda nam się w naszym szałasie lub obozie. Jednak teraz czas na przyjemności, chwilę relaksu, a później do domu wylosować szczęśliwca, który wygra dobrego tarpa.
Gdy ogień z naszego ogniska się wypala, na dnie pozostaje żar, czyli węgiel drzewny. I na tym węglu drzewnym, tak jak na grillu, możemy sobie zrobić kiełbaskę. A więc zrobiłem dzisiaj świetne posłanie. Takie posłanie właśnie będę wykorzystywał przy wszystkich budowach swoich szałasów, domków, czy gdziekolwiek indziej, cokolwiek innego. Posłanie jest wygodne, miękkie i naprawdę można się na nim wygodnie wyspać. Pamiętajcie o tym, że czym więcej nazbieramy gałęzi, tym przyjemniejszą będziemy mieli noc i przyjemniejszy sen. Ja zjadam, wypijam i wracamy do domu robić losowanie dzisiejszego zwycięzcy. Ale żeby nie było tak smutno i nudno, że to już dzisiaj losowanie, zaraz po losowaniu ogłoszę kolejny konkurs. Konkurs, który zorganizował mój miejscowy przyjaciel, który też także wraz ze swoimi przyjaciółmi, jest to grono, duże grono ludzi. Mam nadzieję, że niedługo wszystkich ich poznam, bo świetni ludzie, świetną robotę wykonują. Tak samo cieszą się lasem, żyją lasem. Nawet niedaleko stąd dowiedziałem się, że mają nawet swój obóz. Może jutro, jak dopisze pogoda, przejdę się na spacer, aby zobaczyć, gdzie obozują. Nie mają żadnego parcia na szkło, więc nie mają jeszcze kanału swojego na YouTubie, ale w tym już moja głowa, aby to się zmieniło. Za to mają stronę na Facebooku o nazwie Nocka w Lesie, na którą tą stronę bardzo zapraszam. Nie jest tam bushcraft, nie jest to typowy jakiś outdoorowa strona. Jest to strona bardziej przyrodnicza. Chodzą, obserwują zwierzęta, robią piękne naprawdę zdjęcia, profesjonalne wręcz bym powiedział. Bardzo fajna strona, można obejrzeć piękne zwierzęta, można zobaczyć piękną przyrodę, momenty uchwycenia w sytuacjach różnych, więc jest to piękna pasja. Dlatego na ich kanał oczywiście, na ich stronę oczywiście serdecznie zapraszam.
Nocka w lesie na Facebooku. Link do tej strony będziecie mieli w opisie pod filmem. Ja znikam do domku, jednak kawał drogi przede mną. A dla was chciałem poinformować o tym, że zostało 12 dni do wyprawy w Bory Tucholskie do charytatywnego marszu dla dzieci ze Starogardu Gdańskiego. Także ci, co będą tam na miejscu, szukajcie mnie, na pewno mnie znajdziecie, ponieważ będę tam latał jak wariat z tak kamerą. Wy oczywiście wiecie, jak ja wyglądam, lecz ja nie mam pojęcia, jak wyglądacie wy. Dlatego podejdźcie, pogadamy, zapoznamy się w końcu osobiście, nie tylko w komentarzach. I zapraszam serdecznie. Niestety ci, co by chcieli dołączyć, już jest za późno, ponieważ zapełniła się lista osób chętnych, którzy chcą wziąć udział w tym właśnie marszu. Ja jestem zadowolony, bo będzie dużo ludzi, będzie dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy, które zostaną przeznaczone dla dzieci. I powiem wam, że bardzo się z tego cieszę. Także nie w następny, a jeszcze na następny piątek wymarsz z rana. Okazało się, że mój grupowicz, przyjaciel z grupy, na którą grupę oczywiście zapraszam na Facebooku, oczywiście o nazwie Wiking z lasu. Na tej oto grupie jeden ze znajomych po prostu zaoferował, że jeżeli się dostanę do Poznania, to zawiezie mnie do samych Borów Tucholskich, bo też jedzie na tą właśnie, na ten marsz, i po prostu z Poznania może mnie tam podrzucić. Także myślę, że wydostać się ode mnie do Poznania będzie bardzo prosta sprawa, a stamtąd pojedziemy. Także w piątek już po południu, gdzieś godzina 18, będziemy już na miejscu, a gdy będziemy na miejscu, będziemy się rozbijać. Może zrobię jakiegoś live'a, zobaczymy, jak tam będzie zasięgiem. Także będzie fajnie. Jeszcze już nie mogę się doczekać, 12 dni zostało. Radość wielka, czy 13, radość wielka we mnie, nie mogę się doczekać. A więc jesteśmy już w domu i przystępujemy do losowania. Oczywiście wklejamy wszystkie komentarze z filmu konkursowego i trochę ich jest. Pobiliście rekord tym razem, jest ich 295. Także przechodzimy do losowania zwycięzcy, który wygrywa oczywiście tarpa bardzo fajnego, lekkiego. Prezes 870. Konkurs oczywiście napisany, super. Gratuluję serdecznie. A osoba, czyli prezes, uderza do mnie na maila, którego właśnie macie podanego. Na tego maila zapraszam, tam poda swoje dane do wysyłki i będzie sprawa rozwiązana. Ja oczywiście gratuluję zwycięzcy, także jeden konkurs za nami, ale jak mówiłem, mam coś dla was jeszcze dodatkowego, czyli konkurs za konkurs. I tu jest sprawa bardzo prosta. Wspominałem dzisiaj wam o moim przyjacielu, który ma stronę, on i jego przyjaciele także, ma stronę Nocka w lesie na Facebooku. I tu taki konkursik dla was. Oczywiście zaraz pokażę, co z nagrodami, bo to chyba najważniejsze, nagrodami, które mój kolega właśnie przekazał dla was specjalnie na konkurs. Jest to koszulka z symbolem i z napisem
Nocka w lesie. Jest to koszulka rozmiar M i bardzo fajna, ciepła bluza polarowa o rozmiarze L. Kto chce zdobyć taką koszulkę lub taką bluzę, musi wejść w opis pod filmem. Tam będzie link do strony Nocka w lesie. Musi wejść, polubić tą stronę oczywiście, a pod tym filmem, moim dzisiejszym, napisać komentarzu OK. Jeżeli ta osoba będzie zweryfikowana oczywiście i ci, co napiszą OK, ci, co wejdą i polubią stronę Nocka w lesie, w następnym odcinku za tydzień będą wylosowane dwie osoby, które zdobędą tą koszulkę i tą bluzę. Także zapraszam do udziału w konkursie, a przede wszystkim zapraszam do polubienia i przejrzenia strony Nocka w lesie na Facebooku. Ja dzisiaj z Wami się żegnam. Oczywiście serdecznie Was pozdrawiam. Mam nadzieję, że odcinek z pierwszej budowy, pierwszych nauk budowy podobał Wam się, że będziecie chcieli oglądać kolejne. Napiszcie, co o tym sądzicie. Sądzę, że kolejne odcinki będą bardziej ciekawsze, bo przejdziemy już do budowy pierwszych, podstawowych, standardowych szałasów, więc będzie ekstra. Ja oczywiście pozdrawiam Was serdecznie. Wiking Drażyk, czyli Wiking z lasu z tej strony. Do zobaczenia w następnym odcinku. Za tydzień trzymajcie się gorąco. Cześć!